Dlaczego mężczyźni tak często mówią słowo penis, a kobiety z takim trudem wymawiają słowo vagina? Czym jest kobiecy srom? Dlaczego warto przyjaźnić się z ginekologiem? Co sprawia, że seks jest niesamowity, a czasem po prostu nie mamy na niego ochoty? Jak chronić się przed chorobami, a także jak dbać o swoją kobiecą siłę. Biblia waginy to jest książka napisana przez ginekolożkę i edukatorkę seksualną dr Jane Gunter. I jest to lektura dość niesamowita. Z jednej strony czyta się ją jak podręcznik, w którym autorka wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z fizjologią kobiety, ale z drugiej, i to jest chyba ta ważniejsza strona tej lektury, jest to opowieść o kobiecości jako źródle radości i siły. Polecam tę książkę nie tylko młodym dziewczynom, także całkiem dorosłym kobietom. Znajdziecie tam odpowiedzi na pytania, na które nie odpowiedziały nam lekcje biologii, ale myślę, że jest to też taka książka, którą powinni czytać ze swoimi córkami tatusiowie, którzy nie chcą, żeby ich ukochane kobietki wyrosły na nieświadome i niepewne siebie dziewczyny. Bardzo serdecznie wam tę książkę polecam.